Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Hubianko, to jest kolejny odcinek z Medal of Honor Warfighter. Mówię po cichu, bo tak trochę moi tutaj ziomki kazali się zachować. Albo i nie. Nie wiem. Chcę się po prostu wczuć w te klimaty oczywiście amerykańskie, w których atakujemy terrorystów złych. Jak widzicie, jesteśmy w takich... W tej twierdzy to poprzednio. Okej, tutaj widzę wroga już. I headshot na start oczywiście. Od tego trzeba zacząć, że mają być headshoty się walić. Okej, sobie wezmę okienko. Z okienka się będzie lepiej strzelało. Dobra. Chociaż nie jestem przekonany do tego, czy z okienka będzie się lepiej strzelało, bo może być nieciekawie. A ktoś strzela do mnie. Aż pięknie, widzieliś jaki wykwitny? Chyba dostał, ale nie wiem czy ode mnie, czy od kolegów. Dobra, widzę, że to jest chyba już końcówka tej, jakby to powiedzieć, misji. Chociaż nie jestem tego przekonany w 100%. Pobojowisko, puste. Dobra, zbliżmy się, co? Ale jak mam się zbliżać? Nie. Dobra, tutaj jeszcze jeden strzela. Dobra, ty strzelałeś, ziomuś. Okej, dawaj. Tu, headshot. Pięknie. Kolejny wychylać. Wychylać się mi tutaj. Na kolejki. No, i to ma być. Tak ma być. Tak ma to wyglądać. Hang on. Gelat. Dobra. Ładnie to wszystko wygląda, ale czemu tak się robi? Wielkie. Dobra, idziemy przed ciebie, tutaj. Widzę, że chyba to jakaś kopa... Aha, pamiętam to. Ja to pamiętam dobrze. Widzicie Bóg? Widzicie Bóg tutaj? A, gdzieś przed chwilą był taki bug, który było po prostu puste, nie? A teraz nagle tutaj pojawiło się... Tak, ziemia, ej. Patrzcie. Otwiera się i zamyka. O, wiecie? Ale bug. Dobra. Trzeba będzie po cichu. Musimy być po cichu. Znów po cichu. Dobra. O kurde, tu będzie groźnie. Ja tu nawet chyba byłem, pamiętam to. Na rozgrzewce. Albo nie, ale nie jestem przekonany. Nie, ja tutaj shotguna wyjmuję, bo... Dobra. Moje shotgun się przydał. Miałem rację, co do shotguna. Tu... Słyszę jak nasi ziomki nawalają tam. No wychyl się wreszcie! No nie gadajcie, że nie możecie trafić ludzie! Jeden strzał, aby magazynki tracicie, żeby go zabić, no. Wykażcie coś z siebie! Dobra. Tu jest ziomuś? Okej. Zdjechał, poleciał! No panie, co pan taki nieśmiertelny? Okej, kolejny tutaj się pluje. Dobra, pięknie, kolejny olni. Nie o to mi chodzi, nie o to mi chodzi. Tu, piękny headshot, spójrzcie, widzieliście jaki headshot? To było coś. Moglibyśmy się postarać zrobić... Nie wiem. Że to wyglądało trochę tak... Takie wiecie... To jak korzenie? Nie wiem co to są. Czy korzenie, czy co to jest? A nie czepiajmy się, okej. W sumie to moja wina. Bo
Kto tu się czepia, nie? Kto tu się czepia, powiedzcie? No Hubianko. Move up, okej. No to... Kraczamy tutaj. Dobra. Drzwi. Bitch. Yes. Oho. Move. Aha, pamiętam to. Granacik będzie. That's fucked up. The biggest stop. Nawalaj! Dobra. Granat. Albo groźnie co? Wyskoczył nam tutaj z granatem. Granat, co tam jest się? A, patrz jak ich ciało poleciało, widzieliście to? Dobra. Dajcie mi ammo, macie ammo? Przoduję. Surprise. Czym się powiedział? Surprise. Daj. Okej. Trzy gnaty. Dobra, wbijać czy co mam zrobić? Nie tutaj? Mam wyjść wyżej, a wy tutaj wbijać, tak? Nie rozumiem. Chyba tak. Okej, ja górą wbijam, a wy dołem. Dobra. Dobra, najważniejsze, że mogę się tutaj skryć. A ci tam niech walczą, niech nawalają z tych karabinów. Nie, bo ja nie umiem grać w te karabiny. O nie, ja granatą tam. Dobra, bardzo ładnie. Okej, wstrzymy. O, wygłupłeś. Granacie. No nie, jeszcze trafił granatem. On me, yes, dobra. Udało się. Cały czas jesteśmy w miarę na wysokiej tej kopalni, bo wydawało mi się, że to będzie kopalnia gdzieś głęboko. A okazuje się, że to nie jest aż tak wcale głęboko, bo jakby nie patrzeć. Cały czas mamy tutaj sufit, z którego widać życie, świat, niebo. Dobra, przejdźmy tutaj. Ten labirynt się zaczyna. Nienawidzę labiryntów. Dobra. Okej. Tego nie możemy, dopiero dwa headshoty, dwie rzeczy zostały. A co mi tam? W sumie to weźmy rąbmy. Shotgun. A my rzucamy shotguna. Znaczy my rozwalamy z shotguna, pięknie. Granat. Dobra. Chyba dwa headshoty poszły bodajże białe. No tak, zgadza się, poszły dwa headshoty i odblokowaliśmy taśmę. Tą taśmę się nalepia, potem ona wybuchnie. Tak to wygląda, jeśli chodzi o praktykę tutaj. Jak otworzyć drzwi taśmą. O, czyżbyśmy wychodzili z kopalni? Nie jestem przekonany, ale chyba tak, chyba jednak wychodzimy z tej kopalni, bo tutaj widzę, że jakbyśmy delikatnie do góry się unosili, albo i nie, nie wiem, nie znam się do końca. Chociaż... tak, chyba wychodzimy. Wiecie co? Ej, nie posuwaj mnie! Oho. Zgadza się. Dobra. Ale piękne góry, co? Dobra, wyszliśmy tutaj w... Znaczy to nie była kopalnia, tylko to było takie przejście. Wydawało mi się, że to jest kopalnia, ale to było przejście. Dobra, zaczyna się naprawdę robić świetnie, naprawdę. Powiem wam szczerze, że... Oho, zaczyna się kolejna. Ja pamiętam ją, tutaj będą wrogowie, pojedynczy. Będą takie legiony tutaj. Chociaż tutaj chyba się przyda termowizor, albo coś w tym stylu. Mogę założyć? Czwórka. Siódemka, coś mamy tutaj. V.
czwórka, siódra. Nie, dobra. Go loud. Dobra. Nasi chyba nawalają. Idę im pomóc. Ara ta chapa. Dobra, dawaj, shotguna tak na taką odległość. Zbytnio nic nie dam rady zrobić. Ej, no dawaj, przecież widzę twój łeb. Dobra, udało się. Myślę, moi drodzy, że w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle, póki co ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć!